Witam. Tydzień temu w Zakładce Społeczności opublikowałem sondę, w której to się Was zapytałem, który owoc najbardziej smakuje zbrojnikom. Jak widzicie, według 78% ludzi będzie to ogórek, 14% arbuz, 5% cukinia i 2% na melona. Tego samego dnia zacząłem także kręcić materiał, na który Was dzisiaj zapraszam. Postanowiłem to przetestować i włożyć wszystkie te cztery owoce, ponieważ wszystkie te cztery to są owoce. Każdego, kto twierdzi inaczej, oczywiście odsyłam do jakiegokolwiek podręcznika, do botaniki, gdzie możemy w skrócie przeczytać, że część rośliny zawierającą nasiona nazywamy owocem. Także ogórek i cukinia, nawet i pomidor, słuchajcie, to jest owoc rośliny. Części jadalne, które nie są owocami, na przykład takie jak korzeń, czyli marchewka, dajmy na to, to jest warzywo. Na przykład łodyga, w tym przypadku możemy to nazwać seler, to jest również warzywo. Albo liście, takie jak, nie wiem, pietruszka, czy cebula, tudzież szczypior, bo cebula, wierzcie mi, że to są liście. Ale odsyłam wszystkich do książki od botaniki, gdzie możecie zobaczyć systematykę roślin i tam się dowiedzieć, co jest warzywem, co jest owocem i co jest częścią jadalną, której tam rośliny, ale to nie o tym jest program. Wróćmy zatem do mojego testu. Jak widzicie, postanowiłem umieścić tutaj wszystkie te cztery owoce, oczywiście kawałek melona, pierwsze od lewej, potem jest ogórek obrany ze skórki do połowy, arbuz, no taki klasyczny trójkącik z arbuza, no i na końcu po prawej stronie jako czwarta znajduje się cukinia, również obrana do połowy. No oczywiście chciałem wytrzeć szybę, bo się trochę zachlapało w trakcie tej operacji. No kosmetyka, wybaczcie mi, no ale wiadomo, każdy chce mieć jak najlepszy widok, więc no i szybę trzeba było wytrzeć. Zobaczmy zatem wynik testu. Film ten był nagrywany metodą timelapse, film, który tu się nagrał, jeszcze dodatkowo przyspieszyłem 8-krotnie z uwagi na to, że chciałem po prostu ująć dosyć długi odcinek czasu, ponieważ wiadomo, że no w 5 minut to wszystko nie zostanie zjedzone. Na dobrą sprawę powiem Wam, że nagrywanie tego materiału zajęło 48 godzin, z czego nagrane mamy 4 razy po około 1,5 godziny, bo na tyle starczała bateria. Czyli po prostu rano włączyłem kamerę, jak tylko ustawiłem te owoce, które tutaj teraz widzicie. Potem wieczorem, jak już się naładowała, ustawiłem jeszcze raz. Jak się rozładowała, podłączyłem do ładowania. Potem znowu ustawiłem i tak jak się rozładowała, około 1,5 godziny każde z nagrań ma. Tu widzicie w bardzo dużym przyspieszeniu, od czego zaczynają ryby. Arbuz. Numer 1 to jest arbuz. Ja użyłem ta słowa w zapytaniu, co najbardziej smakuje rybą. Nie co jest tam, nie wiem, najzdrowsze, pożywniejsze i tak dalej, tylko co najbardziej smakuje. Jak i każdy człowiek, pierwsze co, jakby dostał ogórka, cukinię, melona i arbuza, rzuciłby się raczej na arbuza, w następnej kolejności na melona. Bo wiadomo, jest słodki. I tak samo jest ze zbrojnikami. Zobaczcie, że arbuz przeżywa naprawdę wielkie oblężenie. I to nie tylko zbrojników, ale wszystkie inne ryby też tam coś sobie skubią. Przyspieszenie jest dość znaczne, więc tego tak bardzo no, może nie widać, ale no, film by trwał 55 minut dokładnie. Tyle nagrania wyszło, więc musiałem to no, dosyć mocno przyspieszyć, a nie chciałem ciąć, bo fajnie widać właśnie, jak to w przyspieszeniu wszystko znika. I zobaczcie, ile jest zbrojników na arbuzie i co się dzieje. Już nawet w tym momencie widać, że arbuz praktycznie zniknął. Na pozostałych owocach znajdują się pojedyncze sztuki, które po prostu, no, nazwijmy to szczerze, nie mieszczą się na arbuzie, więc poszły na ogórka czy cukinię. No i na melonie również dwa zbrojniki. Ale arbuz to jest zdecydowany numer jeden, jeżeli chodzi o owoc, który smakuje zbrojnikom. Sądzę, że słowa są tutaj jak najbardziej zbędne, dlatego ja włączę trochę muzyki i popatrzmy sobie, jak znikają poszczególne owoce, w jakim tempie, w jakiej kolejności. Na koniec jeszcze kilka słów mojego komentarza będzie, także zobaczmy,
co się dzieje z każdym z owoców. Thank you.
I jak Wam się teścik podobał? Zwróciliście uwagę, jak bardzo rusza mi się dno? Jeżeli nie, to obejrzyjcie sobie jeszcze raz te przyspieszenia, patrzcie na dno, ile tam jest ślimaków i jaki tam jest harmider na dnie. Całkiem ciekawie czasami można coś zaobserwować, oglądając takie filmy. A wracajmy do podsumowania. 48 godzin owoców w wodzie minęło. Zostało z nich dosłownie to, co teraz widzicie na obrazkach, czyli z arbuza i z melona została ta gruba, mięsista skóra, której sami nie jemy i zawsze ją wyrzucamy, więc nie ma co się dziwić, że i ryby ją zostawiły. Natomiast jeżeli chodzi o ogórka i cukinię, to praktycznie nie zostało nic. Bardzo często mi piszecie, żeby dawać te owoce razem z skórą, bo ryby także ją jedzą, no i podobno tam się bardzo dużo witamin zawiera. No możliwe, że tak. Potwierdzam, że ryby to jedzą. Ja rzadko kiedy zostawiam na tak długo cukinię, zarówno jak i ogórka, ale no faktycznie zjadły do resztek. Zobaczcie, tu z cukinii niewiele zostało. Kawałek tej cukinii jeszcze pływa gdzieś tam drugi przy powierzchni, bo się oderwał. O, tutaj możemy go zaobserwować. Ryby oczywiście dostały robaczki, wcinają tu sobie tą dafnię, ale to akurat nie jest przedmiot tego odcinka. Podsumowując, po mojemu zdecydowanie numer jeden, jeszcze raz mówię, co smakuje rybom. To był arbuz, 2 to dla mnie będzie melon, 3 cukinia, 4 ogórek. Oczywiście polecam podawanie wszystkich z tych owoców, bo zostały, jak widzicie, zjedzone praktycznie do ostatniej skórki, także na pewno wszystkie im smakują i na pewno wszystkie polecam. Napiszcie mi w komentarzach, jakie są Wasze opinie i co było Waszym numerem jeden, co obstawialiście, a no według Was, co ryby zjadły najchętniej, najmocniej i no, czy byliście zaskoczeni tym, no, co tu się pokazało? Oczywiście to było sprowokowane całe to nagranie komentarzami, które przeczytałem pod filmem z arbuzem. Mam nadzieję, że ten filmik i taka forma testu Wam się podobała. Do zobaczenia. Cześć!